Siemaneczko widzowie, tutaj postanowiłem, że nagram wam poradnik, bo niektórzy po prostu nie ma takich poradników, a niektórzy by chcieli. W sumie to pierwszy poradnik. Jak mieć realistyczny owias? Także tak, już wam wszystko pokazuję. Pobieracie sobie teksturę z opisu. Wchodzicie na dysk, na którym macie zainstalowanego Farminga, ja mam na dysku C. Wchodzicie w data, foliage, wchodzicie w OAD, czyli owies. I tak, otwieracie sobie ten plik OAD. Wtedy, sobie tak zrobię, wchodzicie tu w distance i te cztery pliki przesyłacie do distance. No i klikacie zamień pliki w docelowym miejscu. Ja oczywiście tego nie robię, bo już to mam. Wtedy tu wychodzicie i te pliki, te wszystkie te pliczki tutaj od OAD alfa, tego nie, od OAD alfa do końca sobie te pliki przenosicie tutaj i klikacie zamień w docelowym miejscu. To tyle, także zamykacie wtedy sobie. Odpalacie oczywiście Farminga. I tutaj, no, teraz akurat po live, także sobie mówię, a nagram poradniczek. Sobie wchodzicie, ja tutaj sobie na ten saveik wchodzę. Także ładujemy i zaraz wam pokażę, jak to będzie wszystko wyglądać. Krótki poradnik, ale działający. Może napiszcie w ogóle, czy chcecie więcej poradników od czegoś innego. Tylko oczywiście, czego nie ma. Ja, jak się mi się uda ogarnąć, to po prostu nagram taki poradnik. Także tak sobie ładujemy świat. No niestety troszkę długo. Także tak, wchodzimy sobie. No tutaj jestem akurat na jednej serii. Także tak, wchodzimy sobie, cyk. Wybierz roślinę, owies. Gotowe do zbioru. I tak się prezentuje nasz owies. Moim zdaniem jest taki bardziej, wiecie, realny. Taki troszkę zielony. I tak się prezentuje. No tak wygląda w trzecim stadium wzrostu. I sobie ten owies akurat, no, bardzo ładny jest. Dużo lepszy niż standardowy. Wygląda dużo realniej. To tak samo, no, tak jak prawdziwe zboże po prostu. No i wzrost pierwszy też tak trochę normalnie prawie. Tak to się prezentuje, także dzięki wszystkim za oglądanie. Do następnego. Na razie.